O Chinach zatem pomówimy, bo skoro zastanawiamy się, jak ten układ sił się na świecie rozkłada, jak się może kształtować, to nie możemy przecież o Chinach nie rozmawiać w tym kontekście. Doktor Marcin Przychodniak jest z nami, były polski dyplomata w Pekinie. Jak czytam opis na Twitterze, dzisiaj analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze, witamy w wirtualnej Polsce, uszanowanie. Dzień dobry, dziękuję. Czy my możemy już jednoznacznie powiedzieć, a może kiedykolwiek będziemy mogli jednoznacznie powiedzieć, czy Chiny stoją po stronie Rosji czy Ukrainy? Właściwie powiem tak, zakładam, że po stronie Rosji, skoro rozpoczynają właśnie wspólne manewry wojskowe z Rosją. No tak, to znaczy te manewry to jest jakiś ważny argument, ale jest też cały szereg innych politycznych, gospodarczych, pokazujących, że może stwierdzenie, że Chińczycy razem z Rosjanami, może inaczej, że Chińczycy wspierają rosyjską agresję na Ukrainie, jest uzasadnione. No byłby bardzo mocno, jest wiele argumentów pozwalających bronić takiej tezy w dość zdecydowany sposób. Oczywiście nie ma żadnego potwierdzenia na to, że Chińczycy w sposób bezpośredni biorą udział w tym konflikcie, w sensie wysyłają na przykład Rosjanom broń, czy pomagają, czy też jeszcze nie daj Boże żołnierzy, ale to są kwestie zwłaszcza dotyczące wyposażenia, czy sprzętu, czy uzbrojenia, których nie mamy potwierdzenia, natomiast możemy do pewnego stopnia przypuszczać, że ta współpraca w ten czy inny sposób się albo już odbywa, albo zacznie odbywać niedługo. A jakie to może mieć znaczenie, taki wniosek właśnie dla Amerykanów i dla ich pojmowania, ich roli na świecie i bezpieczeństwa w ich regionie? No, to jest jakiś kolejny element. No, dla Amerykanów oczywiście to jest truizm. Chiny są podstawowym podmiotem, wokół którego orientują swoją i politykę zagraniczną, i strategię bezpieczeństwa, i wszelkie działania dotyczące i perspektywie wieloletniej, kwestie dotyczące bezpieczeństwa samych Stanów Zjednoczonych i ich polityki zagranicznej. Ale no, to jest ten szerszy kontekst również, którym administracja Bidena do pewnego stopnia próbowała przedstawić obecną sytuację międzynarodową jako pewną rywalizację demokracji z autorytaryzmami. Nie wiem, czy do końca, do pewnego stopnia jest to porównanie, czy do końca jest to porównanie, które pozwala też światu zachodniemu jednoczyć wokół siebie przyjazne im podmioty, czy współpracować z partnerami, co do których ta definicja demokracji czasami jest płynna i nie do końca też pozwala na taką współpracę, ale tego typu porównania były używane, więc i analogie. I w tym sensie współpraca chińsko-rosyjska dla Amerykanów nie jest jakimś oczywiście zaskoczeniem, a pewnym potwierdzeniem kształtowania się jakiegoś nowego ładu. Tak? Nie będę się tu uciekał do porównań historycznych, bo myślę, że one nie są adekwatne. Natomiast do pewnej sytuacji, w której jakkolwiek Rosja na pewno nie odnosi sukcesu w swojej polityce obecnie, a zwłaszcza w agresji na Ukrainie i chwała Bogu, myślę, można powiedzieć, to ta sytuacja, w której Rosja ją kontynuuje we współpracy z Chinami, no powoduje, że to Chińska Republika Ludowa staje się podmiotem, który działania rosyjskie tak naprawdę umożliwia i pozwala je kontynuować, prawda? Wspierając politycznie, gospodarczo, a być może i militarnie w pewnym stopniu. Więc tutaj tu jakby mówimy o sytuacji, w której tak naprawdę kontynuacja działań rosyjskich na Ukrainie jest możliwa, o pewnym procesie, może jeszcze nie doszliśmy do tego punktu, w którym Rosja nie mogłaby ich prowadzić bez chińskiego wsparcia, ale wydaje mi się, że ten proces się już rozpoczął i rosnąca zależność Rosji od Chin może w pewnym momencie spowodować, że Rosjanie nie będą w stanie kontynuować agresji na Ukrainę bez wsparcia Chin. Jestem niezwykle daleki od jakiegokolwiek zachwytu nad postępowaniem Chińczyków, ale zastanawiam się, czy to nie jest właśnie jakiś taki rodzaj naprawdę długofalowego, obliczonego na dekady podejścia do wizji swojego miejsca w tej
na tej geopolitycznej szachownicy i proszę wybaczyć, ale może to po prostu naiwny redaktor zadaje takie pytanie o to, po czyjej stronie są Chińczycy, używając takich naszych zachodnich kalek, że oni muszą być po jakiejś stronie. Oni są zwyczajnie po stronie własnej, mają swoje, no właśnie, interesy i będą dostosowywać jakieś bieżące działania do tej bardzo długofalowej, obliczonej na dekady działania. Nie wydaje mi się, że to miało jakiś związek z długofalową, wieloletnią strategią czy podejściem Chin. No to jest jakaś, to wynika z istoty tego, czym jest Komunistyczna Partia Chin, jakie ma cele i jak postrzega rzeczywistość, no, zwłaszcza obecnie za rządów Xi Jinpinga. I jaki jest jej obecna polityka tak naprawdę, no bo przecież jeśli spojrzymy na poprzednie lata działania poprzednich sekretarzy generalnych, to oczywiście pewien konstans istniał, tam to nie ma jakiejś rewolucji wielkich, ale jest pewna zmiana w przynajmniej w narzędziach i w metodach a na pewno w komunikacji wobec partnerów, prawda? No, osiągane są pewne etapy, zmienia się pewna taktyka, a w związku z tym to, co teraz obserwujemy, no to jest pewne przekonanie, że dla Komunistycznej Partii Chin, no, obecna sytuacja jest niekorzystna, że konflikt ze Stanami jest nieunikniony w tej krótszej czy dalszej perspektywie. Tak? I w związku z tym nie ma od tego jakby odejścia, znaczy rezygnacja z tego celu oznaczałaby rezygnację z reżimu, tak? To jest oczywiście nie do przyjęcia. W związku z tym no, trzeba jakby podejmować decyzje, które Chińczyków ustawią w lepszej pozycji niż w sytuacji, kiedy ten czas konfliktu w tym czy innym miejscu nadejdzie, tak? I pozwoli być może też i Chińczykom wybrać ten czas konfliktu. No właśnie. I miejsce. No właśnie. Więc to jest tego typu optyka raczej, determinacji raczej. Tak? No pamiętajmy, że to jest partia, która bardzo mocno myśli teoriami marksistowskiami. Tak? Wróg zewnętrzny jest tu bardzo istotny i te wszystkie... I jest to też instytucja, struktura bardzo taka biurokratyczna, schierarchizowana i o dość trudnych, dużych trudnościach adaptacji do nowej rzeczywistości, tak? I odejścia od pewnych schematów. No to jest jednak, to jest trudność. Zresztą widzieliśmy to przez ostatnie miesiące, gdzie Chińczycy mieli spory problem, żeby odpowiednio szybko reagować na zmianę chociażby sytuacji na Ukrainie. Mhm. Pamiętam, panie doktorze, zdziwienie niektórych, być może nawet szczególnie Amerykanów, w sensie obywateli społeczeństwa, przedstawicieli Amerykanów kilka miesięcy temu. Dlaczego właściwie te Stany Zjednoczone tak bardzo angażują się wciąż? Dzisiaj kolejny dowód, no 2 miliardy pakiet nowy zostanie wsparcia militarnego dla Ukrainy ogłoszony. Właśnie w tej chwili prezydent Zełenski jest w drodze do Białego Domu. Dlaczego ci Amerykanie tak bardzo angażują się w ten, wydawałoby się, no jakby co oni tam mają wspólnego daleko od amerykańskich interesów w tę sytuację w Ukrainie, w wojnę? Dlaczego tak bardzo angażują się w pomoc napadniętym Ukraińcom, skoro mają dużo bliżej, dużo poważniejszy potencjalnie problem w postaci Chińczyków? Niektórzy tłumaczyli, no bo oni chcą rozwiązać temat Rosji. Właściwie Ukraińcy to zrobią przy mocnym wsparciu Amerykanów po to, by mieć tutaj ten temat jakoś wyczyszczony i ustawiony po to, żeby się właśnie trochę spokojniej szykować do konfrontacji z Chińczykami, która jest nieunikniona. To jest mylne kombinowanie, mylne myślenie? Myślę, że tak. Nie chcę tu do końca analizować amerykańskiej polityki, bo nie jestem w tym specjalistą. Natomiast jeśli popatrzymy na... Znaczy, myślę, że to jest zbyt proste podejście, znaczy, zbyt wielkie uproszczenie. Jeśli, jakby, znaczy, jeśli pozwolę sobie na parę słów o Amerykanach, to myślę, że dla nich dość oczywiste jest to, że Rosja nie prowadzi tej wojny sama. Tak? Znaczy, i to, co powiedziałem wcześniej o współpracy chińsko-rosyjskiej, jest faktem. Tak? I w związku z tym ten element oczywiście, to nie jest tak, że dla Amerykanów
to jest jakiś, że ich zaangażowanie na Ukrainie jest jakimś elementem, tylko częścią Panie doktorze, no, w ogóle większej jak zwykle... rywalizacji z Chinami, tak? To ma znaczenie samo w sobie, to byłaby przesada. Natomiast no, jest to pewien element szerszej całości postrzegania świata jako nowego świata, kształtowania się pewnych współpracy, pewnych sojuszy, partnerstw, których Amerykanie poczuwają się w obowiązku do wsparcia albo nie. Znaczy, więc i w tym sensie się angażują. Dla Chińczyków to jest oczywiście dobry pretekst do narracji, do propagandy o tym, że no, że oczywiście wszystko, że główną winę za to, co się dzieje na Ukrainie, bo oczywiście nie ma tam mowy u Chińczyków o rosyjskiej agresji, tylko o konflikcie na Ukrainie, ponoszą jednak Jasne. Amerykanie, albo przynajmniej mnóstwo tej winy. Jasne. Musimy kończyć niestety, a mnóstwo wątków jeszcze można byłoby przy tej okazji poruszyć. Bardzo dziękuję za te, które poruszyć się udało. Doktor Marcin Przychodniak, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dużo zdrowia życzę. Wesołych świąt, panie doktorze. Do Dziękuję zobaczenia. Bardzo. Pozdrowienia. Dziękuję, do zobaczenia.